Środa, 32 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości mamy apel do rządzących, do królów. Mamy apel o to, żeby słuchali. Słuchajcie, królowie, zrozumcie, nakłońcie ucha. Bardzo często królowie nie słuchają, bardzo często rządzą, nie chcą zrozumieć, chcą po prostu nakazać innym. Tutaj kto woła? Woła mądrość. Dlaczego woła mądrość do królów? Dlatego, że wie, że oni poniosą odpowiedzialność za swoje rządy. Czasem wydaje się ludziom, że nie są odpowiedzialni przed nikim, przed historią, przed samym sobą, tylko są odpowiedzialni również przed Bogiem. I autor Księgi Mądrości jasno pokazuje, że ludzie mali, ludzie, którzy nie rządzą, będą mniej ukarani albo okaże się im miłosierdzie. Natomiast skoro ktoś został królem, skoro ktoś jest rządzący, to od niego więcej się wymaga. Im większe masz stanowisko, musisz bardziej słuchać Boga. Im większe masz rządy, tym bardziej musisz słuchać mądrości, bo możesz zrobić bardzo wiele dobra, ale możesz też zrobić bardzo wiele krzywdy. Mówiąc inaczej, jeżeli chcesz być dobrym rządzącym, musisz być dobrym sługą Boga. Jeśli chcesz dobrze rządzić ludźmi, musisz sam dobrze służyć Panu Bogu. W tym sensie można powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w życiu rządzących, władców, królów, kogokolwiek, kto piastuje jakiekolwiek stanowisko, najważniejszą rzeczą jest jego relacja z Bogiem, jego otwartość na mądrość, jego otwartość na to, co mówi Pan Bóg. Człowiek, który słucha Pana Boga, człowiek, który jest otwarty na Pana Boga, będzie rządził mądrze. Psalm 82 też mówi o rządzących. Ale nie tyle w sensie, byśmy powiedzieli, władzy królewskiej, chociaż wtedy władza sądownicza wiązała się z władzą królewską, co właśnie z sędziami. Otóż sędziów Psalm 82 nazywa nawet bogami. Rzekłem, jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie. Dlaczego mają pomrzeć? Dlatego, że źle sądzą. I zachęca psalmista do tego, żeby się ujęli za sierotą, za uciśnionym, żeby oddali sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Chodzi bowiem o to, że kto ma pomóc ludziom biednym, kto ma pomóc ludziom nieszczęśliwym, kto ma pomóc ludziom skrzywdzonym, jak nie pomogą ci, którzy są mocniejsi, no bo oni ich wykorzystają. Nie pomoże nieraz rodzina, bo nie jest w stanie. Ci, którzy mogą pomóc, to są sędziowie. Jeśli ktoś ma realną władzę sędziowską, to powinien bardzo wziąć pod uwagę, czy ten człowiek, którego osądzam, to nie jest człowiek pokrzywdzony. Bo jest pokusa pójścia za tymi, którzy dadzą łapówkę, czy pójścia za takimi werdyktami, które są dla nas jakoś lepsze, albo dla tych, których reprezentujemy. Chodzi o to, żeby wykorzystać w pewnym sensie swój urząd, swoje miejsce, swoją pracę i swoje powołanie do tego, żeby pomóc ludziom pokrzywdzonym. I znowu, nie wszyscy jesteśmy sędziami. Mało z nas może jest, ktokolwiek z nas słuchających, rozważających te słowa jest sędzią. Ale znowu zadajmy sobie pytanie, czy czasem nasza pozycja, tam gdzie jesteśmy, nasza praca, nasze stanowisko, czy ono nie pozwala nam pomóc czasem ludziom skrzywdzonym? Czy nie pozwala pomóc ludziom, którzy po prostu gdzie indziej tej pomocy nie mogą uzyskać? Że kto wie, czy to, co robimy, nie jest również drogą do tego, żeby pomóc ludziom, którym już nikt pomóc nie może. Ewangelia opowiada o 10 trędowatych, których uzdrowił Jezus i tylko jeden z nich wrócił do Jezusa, żeby mu podziękować. I bardzo ciekawie odróżnia, można powiedzieć, takie dwa poziomy, bo z jednej strony mówi o oczyszczeniu. 10 zostało oczyszczonych, ale tylko jeden został uzdrowiony. Można by przetłumaczyć sodzo zbawiony. A więc ten, który wraca do Jezusa, ten, który oddaje cześć Bogu, ten, który wierzy w Jezusa, ten zostaje nie tylko oczyszczony, ale również zbawiony, uzdrowiony. Można by więc powiedzieć, że oczywiście mamy różne prośby, mamy różne pragnienia, modlimy się do Pana Jezusa, ale jeżeli nie ma w nas relacji z Bogiem, jeżeli nie ma wdzięczności, jeżeli nie ma po prostu przebywania z Bogiem nie tylko wtedy, kiedy potrzebujemy, ale tak po prostu, to nie zbudujemy więzi, która prowadzi do zbawienia, do wolności, do jakiegoś takiego dystansu i pokoju wobec tego świata. Bo przecież ten, który będzie zbawiony, on się nie będzie lękał tego, że coś się mu może stać, bo wie, że Zbawiciel jest po jego stronie. Ten, który nie zostaje zbawiony, ale tylko czyszczony, on się będzie bał kolejnego zanieczyszczenia, będzie bał się kolejnej choroby.
To nie chodzi o to, że Bóg chce, żebyśmy Mu dziękowali. Nie chodzi o to, że Pan Bóg jest jakoś taki zazdrosny o to, czy ma pretensje do nas, że my o Nim zapominamy. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że tylko więź z Bogiem, tylko bliskość z Bogiem prowadzi do zbawienia naszej duszy. A jeśli ta dusza nie będzie zbawiona, to nigdy nie będziemy szczęśliwi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.